dobry wieczór. Z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego. Mamy 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wczoraj był 1 sierpień 2024 rok. Stoimy przy pomniku powstańców. No i powiem krótko, tego powstania nigdy nie powinno być. To powstanie wydali rozkaz na to powstanie ludzie nieodpowiedzialni, ludzie, którzy byli zaprzedani obcym mocarstwom, wrogim narodowi polskiemu. To powstanie doprowadziło do rzezi 250 tysięcy cywili. Bo ja chcę tutaj powiedzieć, że Armia Krajowa to nie była żadna armia, tylko to byli zwykli cywile, którzy mieli broń albo jej nie mieli. Około niecałe 18 tysięcy walczyło w powstaniu, a pozostała część to były żywe tarcze, które po prostu zginęły. Jeszcze drugie tyle zostało kalekami lub zwariowały, tak jak mojej babci siostra. Siostra Paulina Malkowska. Nigdy więcej żadnych powstań na terenie miast. To tragedia. To po prostu była jedna wielka zbrodnia. Posłużono się emocjami. Powstańcom wydawało się, że mogą wygrać, wiadomo, że nie mogli wygrać. Zabrakło zdrowego rozsądku. Konsekwencje były takie, że można powiedzieć, na rękach powstańców jest krew niewinnych Polaków. I wiadomo, że Niemcy mieli nas mordować. Tym tą konkluzją kończę ten film. Sława wielkiej Polsce, która żyje, a nie umiera w 2 miesiące na polecenie Zachodu. Sława.